I na koniec prosto z kadru chciałbym wam króciutko opowiedzieć o już 12 tomie wielkiej kolekcji komiksów DC Comics, a mianowicie Superman, ostatni syn Kryptona. Ogólnie na polskim rynku od czasów, jak już słynny TM Semik przestał funkcjonować, no postać Człowieka ze Stali nie miała szczęścia, jeśli chodzi o publikację komiksów, gdzie pełni on główną rolę. Mieliśmy pojedyncze albumy, które ponoć tak się słabo sprzedawały i ostatecznie ta postać gdzieś tak stanęła gdzieś tak na poboczu, uboczu i no, na dobrą sprawę z DC zwykle świeci na głównym planie Batman. Co jest oczywiście smutne, ponieważ Superman ma z pewnością wiele dobrych komiksów wartych przeczytania. Zresztą wyszedłby chociażby All-Star Superman od Mucha Comics, który jest chyba jednym z najlepszych komiksów, które mogliśmy dostać właściwie na polskim rynku, aczkolwiek to był bardziej komiks skierowany do osób, które już znały mitologię tej postaci. Natomiast brakowało takich tytułów właśnie do których może podejść większe grono odbiorców. No i myślę, że właśnie ostatni syn Kryptona jest takim komiksem. Ten album skupia właśnie się na tym aspekcie tytułowym, mianowicie zaczyna się właśnie od tego, jak to Superman, rozmawiając ze swoim ojcem, czy właściwie tą jakby symulacją zaprogramowaną pamięcią ojca, rozmawia na temat tego, że jest on tak na dobrą sprawę samotny na tym świecie. No i zbieg pewnych wydarzeń powoduje, że nagle na Ziemi ląduje pewna kapsuła z młodym chłopcem i jak się okazuje, jest to kryptoniczyk, czyli jest to również przedstawiciel rasy planety Krypton, z której pochodzi Superman. Cały ten album skupia się właśnie na tym, jak Superman próbuje zaopiekować się tym chłopcem, tak samo jak Kentowie kiedyś zaopiekowali się właśnie nim. Po drodze też, bo nie jest to komiks, który taki skupiający się tylko i wyłącznie na takich codziennych aspektach. On też ma oczywiście akcję, konflikt, ponieważ w pewnym momencie wkracza również Zod, generał Zod, słynny przeciwnik Supermana. Przy czym wiecie, tak nie wchodząc tak mocno w szczegóły, żeby was tutaj nie zmylać za bardzo. Ten Superman został wydany po tym, kiedy w DC odbywał się kolejny kryzys, który pewne rzeczy jakby łatał względem tego kanonu obowiązującego. Dokładnie po kryzysie nieskończoności Infinite Crisis. No i przez to pewne elementy przy niektórych postaciach były opowiadane na nowo w DC Comics. No i w tym wypadku ten właśnie album jest na nowo opowiedzianą historią, kiedy Superman po raz pierwszy spotyka generała Zoda i jego kompanów, czyli Ursę i Nona. I coś, co właściwie powinienem powiedzieć na początku, ale właśnie w sumie już mówiąc o tym generale Zodzie, warto wspomnieć. Scenarzystami tego komiksu są Geoff Johns, już coraz lepiej znany polskiemu czytelnikowi, bo on też ma, on miał bardzo duże, szczególnie znaczenie dla komiksów z Green Lanternami, ale drugim współscenarzystą jest Richard Donner, czyli słynny reżyser filmowy, który między innymi stworzył pierwszy film z Supermanem i do pewnego etapu tworzył też drugi, ponieważ obie części były kręcone jednocześnie, jednak w pewnym momencie Donner został odsunięty od projektu i ostatecznie nie jego wersja filmu trafiła do kin. Po jakimś czasie dopiero Warner Bros. Wypuściła jego wersję reżyserską, którą stworzył na podstawie materiału nagranego przez siebie, posiłkując się tam, gdzie trzeba było, tym, co nagrał inny reżyser. I przez to, że właśnie taka osoba tworzyła ten komiks, no nie trudno odnieść wrażenia i porównań właśnie do jego twórczości filmowej pod kątem tej postaci. Na dobrą sprawę
ten komiks w naturalny sposób będzie się właśnie kojarzyć z tym drugim filmem. Na dobrą sprawę można pomyśleć, czy to właśnie tak ten film w 100% mógłby właśnie nie wyglądać. No, oczywiście są tutaj elementy, które nawiązują do całości kanonu komiksowego, czego by w filmie byśmy pewnie nie zobaczyli w tamtych czasach, no ale mam nadzieję, że rozumiecie mniej więcej o czym tutaj mówię. Muszę wam powiedzieć, że biorąc pod uwagę tego okoliczności, kto robił ten komiks, jaka jest jego tematyka, to znaczy, że mamy tutaj Supermana, który próbuje założyć rodzinę, ponieważ no nie jest w stanie tego zrobić, będąc kosmitą względem ludzkiej Lois Lane. I ten komiks jest pod pewnym kątem wzruszający, a na pewno będzie poruszający dla fanów tej postaci i na pewno fanów filmów z Supermanem. Z bardzo prostego powodu. Clark i Lois postanawiają zaadoptować młodego chłopca. Próbują wymyślić imię, które będzie nosić jako Kent. Lois wpada na pomysł, żeby nazwać młodego Kenta Christopher, czyli dali mu na imię tak samo, jak nazywał się aktor odgrywający rolę Supermana w filmach Richarda Donnera, Christopher Reeve. Jeśli nie wiecie, dlaczego w jakim stopniu, dlaczego to mogło, może właśnie w takim stopniu uderzyć też w serca fanów. No, Christopher Reeve niestety miał wypadek lata temu, który spowodował, że stał się osobą niepełnosprawną, był na stałe przykuty do wózka inwalidzkiego. To było naprawdę tragiczne wydarzenie, jeśli chodzi, no oczywiście dla niego i dla samego przemysłu filmowego. Na YouTubie jest niesamowite nagranie z Oscarów, kiedy Christopher Reeve robi swój jakby taki pierwszy publiczny powrót, gdzie dostaje długą owację na stojąco od wszystkich obecnych tam ludzi. To jest naprawdę niesamowicie poruszająca rzecz. Po jakimś czasie, teraz nie jestem pewien dokładnie w którym roku, bo Christopher Reeve, będąc jeszcze na tym wózku, miał okazję pojawiać się jako postać gościnna chociażby w takim serialu jak Smallville. No ale później niestety zmarł, odszedł od nas. No i właśnie komiks ten jednocześnie jest swego rodzaju oczywiście hołdem złożonym dla filmów Richarda Donnera, bo w końcu to on napisał ten komiks, był współscenarzystą, ale z drugiej strony no nie trudno też odnieść wrażenie, że jest to też, szczególnie po tym nadaniu imieniu młodemu Kentowi na imię Chris, że jest to też hołd właśnie złożony legendzie tego aktora i tego, jak bardzo wpłynął na postać Supermana, bo filmy Donnera miały ogromny wpływ na to, jak potem komiksowe uniwersum tej postaci się kształtowało. No i też wielu artystów, rysując Supermana, tak naprawdę rysowało Christophera Reeve'a, który grał Clarka Kenta Supermana. Chociażby to widać praktycznie we wszystkich rysunkach Garego Franka, który też ilustrował kilka komiksów właśnie z tą postacią. Ogólnie według mnie ten komiks jest warty polecenia każdemu czytelnikowi, przez to też, że jest to jakby na nowo wprowadzenie do postaci generała Zoda, to na pewno też jest to komiks przyjazny nowemu czytelnikowi. No ale jeśli wiecie troszeczkę więcej na temat Supermana, czujecie ogromną nostalgię do tych dwóch pierwszych filmów w szczególności, to myślę, że to jest taki must have dla was. Jeśli kochacie Supermana Richarda Donnera, ten komiks musi się koniecznie znaleźć na waszej półce. Na pewno będzie, odbiór będzie naprawdę dla was taki nostalgiczny, złapie was za serce. Pod kątem rysunków pozwolę właściwie zwrócić sobie uwagę na jedną rzecz, mianowicie pojawia się tutaj strefa widmo w pewnym momencie, czyli to takie miejsce, gdzie właśnie generał Zod trafił wraz ze swoimi kompanami i one są narysowane wtedy w komiksie w taki bardzo specyficzny sposób, oddający naturę tego miejsca w taki sposób, że rzeczywiście czujemy taki bardzo duży dyskomfort. Ale nie dlatego, że rysunki są tak okropne, tylko że zastosowanie kadrowania, obramowania właściwie kadrów, kolorów i tego, jak stawiane są kreski tutaj w przypadku konturów postaci, ma się właśnie takie wrażenie
takiego dyskomfortu, tak jak mówiłem. Więc pod tym kątem bardzo duży plus za ciekawe przedstawienie tego miejsca. Rysownikiem jest Adam Kubert, znany też jak, znaczy ogólnie nazwisko Kubert na pewno wam się musi dobrze kojarzyć, jeśli chodzi o rysowników, bo to w końcu był syn od Joe Kuberta, legendarnego rysownika. Jego brat Andy również był rysownikiem, również pracował przy komiksach DC. W dodatku znajdziemy także pierwszą przedruk historii zeszytu Superman numer 1, gdzie mamy taki klasyczny, stary origin Supermana przedstawiony i jego jedną z pierwszych przygód, co będzie bardzo taką sporą ciekawostką dla fanów tej postaci, jeśli do tej pory nie mieliście okazji się z nią zapoznać.